I chcę trochę nawiązać do tego, co mówił Artur przed nabożeństwem. Też w pewnym sensie do tego, co mówił Mateusz. Sobie chodzę z takim jednym tematem i myślę, że to jest już ta chwila, że już na tyle dojrzałam, że mogę z wami się tym podzielić. Zacznę od tego, że chrześcijaństwo jest proste, ale nie jest łatwe. Chrześcijaństwo jest proste, ale nie jest łatwe. Niektórym ludziom się pomyliło, im się pomieszało i myślą, że proste znaczy to samo, co łatwe. I mówią w ten sposób, narodziłem się na nowo i miało być tak pięknie. Miało być życie usłane różami, a tu problem za problemem, sytuacja za sytuacją, wszystko mi się sypie i tak dalej. Ale nikt ci nie obiecywał łatwej drogi. Jezus nie powiedział ci nigdy, że będzie łatwo. Powiedział, prześladowanie mieć będziecie, ale co? Ufajcie, ja zwyciężyłem. I oręż, którym zwyciężasz, jest twoja wiara. Przecież Bóg powiedział w ten sposób, moje drogi są proste i głupiec nie zbłądzi. Nie powiedział, moje drogi są łatwe. Amen. One są proste. Co to znaczy, że one są proste? To znaczy, że Słowo Boże, Jego zasady, wszystkie wytyczne są jasne, konkretne, zrozumiałe. Nie ma tam aluzji, nie ma tam niedomówień, nie ma tam zagadek. Nawet półgłówek jest w stanie zrozumieć, o co Bogu chodzi. Wszystkie Jego wypowiedzi są logiczne. Jest skutek, jest przyczyna, jest A i Z. Jest prawo albo w lewo. Jest tak, to tak, a nie, to nie. Jest rozgraniczenie bardzo silne. I naprawdę nie trzeba być mega inteligentnym człowiekiem, żeby to dostrzec i to zrozumieć. I na tym polega prostota chodzenia z Bogiem. Więc życie chrześcijańskie jest proste właśnie z tej perspektywy. Ale co to znaczy, że ono nie jest łatwe? Chodzi o to, że w tym momencie wszystko zależy od ciebie. Zostałeś proste wytyczne, ale wiecie, że największy problem jest z realizacją. I na tym polega trudność, bo w tym momencie już jesteś zaangażowany w ty, aby zrealizować i być posłusznym tym prawdom. I tu się zaczynają schody. I wielu ludzi myślało sobie w ten sposób, nawet już wiele lat żyjąc z Bogiem, że właśnie jest łaska, ale wiecie co? Wielu ludziom się pochrzaniło z tym, o co chodzi z łaską. Oni sobie myślą, że to oznacza, że będę leżał do góry kołami, nic nie będę robił, się mi należy, bo jestem syn, bo jestem córka. Tak, wszystko, z automatu. Dzisiaj się pomodlę, dzisiaj będę mieć milion dolców, tutaj będę mieć jutro żonę, tu coś tam. Bez zaangażowania, bez wiary, bez posłuszeństwa prawdom. Tak to nie działa. Trudność chodzenia z Bogiem polega na tym, że trzeba ujarzmiać swoją duszę, ujarzmiać swoje ciało, brać tego cielaka za mordę, być posłusznym prawdzie. To wymaga to determinacji, wymaga to wytrwałości, cierpliwości, składania ofiary. Przecież sami wiecie, jak jest. Z tego względu nie jest to łatwe. Wymaga to twojego zaangażowania i poświęcenia. Więc życie z Bogiem jest proste, ale nie jest łatwe. Musisz się zaangażować. Jeżeli chcesz pójść dalej, potrzebujesz się zaangażować. Łaska polega na tym, że kiedyś, jeszcze nie będąc nowonarodzonym, stawałeś przed jakąś sytuacją i rozkładałeś ręce i byłeś bezradny. Łaska polega na tym, że dziś masz rozwiązanie, czyli możesz dziś skorzystać właśnie z Bożych zasobów, które są w tobie, z Bożej przychylności, którą masz, wszelkich umiejętności, których potrzebujesz, bo to już masz złożone w swego ducha. Na tym polega korzystanie z łaski, że ja teraz wierzę, że mam i w związku z tym idę i ruszam przed siebie, idę i działam, a nie leżę do góry i mówię łaska, łaska, coś mi się tam przydarzy w życiu. Nic ci się nie przydarzy. Nic ci się nie przydarzy. Musisz zacząć korzystać z tego, na czym polega ta łaska. Musisz to zrozumieć. Więc życie z Bogiem jest proste, ale nie jest łatwe. I teraz powiem tak, kontynuując to. Chrześcijaństwo nie jest bezkosztowe. To nie jest tania sprawa. Krew Jezusa nie jest tania. Święty Duch nie jest tani. Namaszczenie nie jest tanie. I wielu ludziom się pochrzaniło. Myślał, że to jest takie lekkie. Że to jest takie lekkie i takie tanie. Chodzenie z Bogiem jest tanie. Że to nic nie kosztuje. To nie jest prawda, słuchajcie. To nie jest prawda. Żyjemy w takich czasach dzisiaj, gdzie społeczeństwo żyje na krzywy ryj, na kredytach, żeby jak najmniej za coś zapłacić, jak najwięcej zyskać. I to też przenika ta mentalność do Kościoła. Jak najwięcej się nachapać z Bożego Królestwa najmniejszym kosztem. Połóż na mnie ręce, udziel mi namaszczenia, daj mi, ja też chcę, daj mi. Tylko to w ten sposób nie działa. Wiecie, jak to wygląda wielokrotnie w duchu? Wielokrotnie jest tak, że tacy ludzie, którzy przychodzą, mówią, daj mi, należy mi się, bo też należę do królestwa, przecież też jestem synem i córką, ale nie składają tej ofiary. Uważają, że życie w królestwie jest bezkosztowe. Wyglądają jak duchowe żebraki. Przychodzą i daj mi.
Ale w Królestwie Bożym trzeba zapłacić pewną cenę. Jeżeli chcesz się rozwijać, musisz zapłacić cenę. Zbawienie masz za darmo, nic poza tym. Tylko zbawienie masz za darmo. Jeżeli interesuje ci tylko i wyłącznie temat tego, że idziesz do nieba, spoko. Ale jeżeli chcesz się dalej rozwijać w Królestwie, jeżeli chcesz dalej coś zrobić w tym Królestwie tutaj na ziemi, to będziesz musiał zapłacić cenę. Oglądałam teraz na dniach taki filmik Katrin Kuhlman, gdzie właśnie mówiła o płaceniu ceny. I powiedziała tak. Ludzie patrzą na mnie, przychodzą na moje spotkania, tysiące ludzi i widzą namaszczenie, chwałę, znaki, cuda, ale niewielu jest tych, którzy dostrzega, jaką musiałam zapłacić za to cenę, aby zadziały się te znaki i cuda, aby Duch Święty mógł swobodnie przepływać przez moje życie. Niewielu jest tych, którzy to widzi. Ludzie mówią, chcę być taka jak ty, ale czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Bo tu chodzi o cenę. Czy ty jesteś w stanie zapłacić cenę? Czy ty chcesz czegoś więcej? Nie ma bezkosztowego chrześcijaństwa, ja to przeklinam. Wszelkie myślenie takie dziadowskie, że można za darmo masz tylko zbawienie. Jezus zapłacił wszelką cenę, abyś ty mógł pójść i korzystać ze wszelkich zasobów nieba, ale to już wymaga od ciebie zaangażowania. Musisz zapłacić cenę swojego czasu, swojej energii, swoich pieniędzy. Musisz zapłacić cenę, jeżeli chodzi może o posłuszeństwo twojego ciała, twojej duszy, determinacja, organizacja swojego czasu własnego. Przecież wiecie, że to kosztuje, to nie jest tak, że tak ci przychodzi lekko. Nie chcę, żebyście w ogóle poczuli ten ciężar tego, co mówię. Amen. To nie jest lekka sprawa. Patrzcie, jest napisane w ten sposób w Bożym Słowie, że w wielkim domu są naczynia wszelakie i macie naczynia, które są do celów pospolitych, codziennych, ale są też i takie, które są do celów zaszczytnych. I jest napisane w ten sposób. A ten, kto siebie zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Gotowym do tego, aby w każdej dobrej sprawie być tym naczyniem do użytku. Wtedy, o czym tu jest mowa? O cenie. Tu jest mowa o tym, że trzeba zapłacić cenę, jeżeli chcesz czegoś więcej w Królestwie. Jeżeli chcesz czegoś więcej w tym Kościele, chcesz czegoś więcej w swoim życiu, potrzebujesz zapłacić cenę ty osobiście. To jest twoja sprawa. To od ciebie zależy, co ty zrobisz. Możesz korzystać z naczynia, na przykład z filiżanki, która będzie z tworzywa sztucznego za 15 zł. Ale możesz mieć też w swoim domu zestawę porcelany Rosenthala. To jest kwestia, czy ty zapłacisz cenę za jakość. Tu o nic innego nie chodzi, tylko o jakość. Jezus już zapłacił za wszystko, ale my teraz musimy składać swoje życie w ofierze i to jest cena za zapłacenia. Jeżeli chcesz się rozwijać, musisz zapłacić cenę. Jeżeli tobie zależy, musisz zapłacić cenę. Artur dzisiaj mówił na temat postu. To jest zapłacenie ceny. To jest prosta informacja. Chcesz słyszeć lepiej Boga? Weź post. Prosty komunikat, ale jakże trudne jest to do wykonania. Jakże trudne jest to do wykonania, z racji z czego? Z racji tego, że trzeba zapłacić cenę. Bo cielak będzie kwiczał przez 3 dni, bo będzie niewygodnie. To jest cena do zapłacenia, kochani. Nie ma innej możliwości. Jeżeli nam zależy, jest taki czas, jest taka potrzeba, żebyśmy zrewidowali, na czym zbudowaliśmy też swoje życie. Ponieważ znowu słowo mówi w ten sposób, że można zbudować swoje życie z materiałów pospolitych, lichych. Macie słomę, macie siano, macie drewno, ale macie też materiały, które są bardzo wartościowe. Złoto, srebro i drogie kamienie. Nie znam, jaka jest różnica w cenie. Zobaczcie sobie w internecie, ile kosztuje kilogram drewna, ile kosztuje kilogram złota. Jest cena do zapłacenia. Chcecie jakościowych rzeczy? Musicie zapłacić cenę. Musicie się spalić na tym. Ja postanowiłam w moim życiu i powiedziałam, Boże, ja się na to zgadzam. W ogóle wprowadzam sąd w własne życie. Niech spłonie wszystko to, co jest z drewna, co jest ze słomy, co jest z siana, bo to i tak nie wytrzyma próby ognia. Po co mi to w tym życiu? Po co mi teraz się nad tym zastanawiać? W ogóle nie będę tego brała pod uwagę. Boże, ja chcę budować tylko z materiałów, które są najwyższej jakości. I co? Zapłacę za to cenę. Postanowiłam, że zapłacę cenę za to, żeby moje życie miało najwyższą wartość i żeby miało najwyższą jakość. I powiedziałam, dobrze, Boże, będzie ze złota, srebra i drogich kamieni. Nieważne, ile będę budować ten swój dom. Nieważne, może ktoś w tym czasie zbuduje pałac, ale z drewna. Ale ja, Boże, chcę mieć nadzieję, żeby to był mały pokoik, ale będzie ze złota, srebra i drogich kamieni. I ja w ten sposób, ponieważ jesteś Bogiem najwyższej jakości, uwielbię Ciebie najwyższą jakością i będę prezentować Ciebie najwyższą jakością tu wobec Kościoła i tego świata. Tak postanowiłam. Postanowiłam zrobić w ten sposób. I chcę Wam powiedzieć, że taki jest moment i taki jest czas. Zrewidujcie, bo to zależy od Was. Bo w Królestwie Bożym, bo w domu Ojca jest wszystko.
naczynia pospolite i szlachetne. To od was zależy, jakim naczyniem będziecie. I to od was zależy, jaki dom zbudujecie i z jakiego materiału. Chcę powiedzieć dalej jeszcze jedną rzecz. Skończył się taki czas. Ja go zamykam. Żebrania i próbowania wejścia tylnymi drzwiami na krzywy ryj, jeżeli chodzi o sprawy królestwa. Dużo ludzi, nawet wśród nas, jeszcze się bujacie. Jeszcze próbujecie tylnymi drzwiami wejść. Nie porządkujecie swojego życia. Wiele modlitw, które sama zanosiłam, ja z tego już spokutowałam, to było reanimowanie trupów w szafie. A niech się rozpieprzą pewne rzeczy. A niech się rozwalą pewne rzeczy w życiu. A jeżeli coś nie jest zbudowane na fundamencie Chrystusowym, niech rozwali się tu i teraz. Nie będę dłużej trzymać trupów w szafie i postanowiłam, że nie będę wypowiadać takich modlitw, które są na przetrzymanie. Bo wielokrotnie jest tak, że modlimy się o coś i przetrzymujemy ten kryzysik na kilka miesięcy. A może trzeba doprowadzić do tego, aby dobić. A może ktoś musi umrzeć, a może ktoś musi się rozpaść. Zrewidujcie, jak to jest w waszym życiu. Skończył się ten czas. Nie będzie takiej możliwości, żeby iść dalej. Jeżeli chcecie iść dalej, jest kwestia zapłacenia ceny. Chcecie większego namaszczenia? Proszę bardzo. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Chcesz iść dalej z Bogiem? Rozwijać się w słuchaniu Go? Proszę bardzo, jest do zapłacenia cena. Chcesz być największym wstawiennikiem, jakiego zna Polska? Proszę bardzo, jest do zapłacenia cena. Czy Ty ją zapłacisz? Jak to kiedyś powiedziała Agata, z Bogiem zawsze na poważnie, On zawsze jest na tak. Pytanie, co z Tobą? Czy Tobie zależy? Jeszcze jedną rzecz powiem na koniec. Patrzyłam sobie na niektórych z was ostatnio i taką rzecz zauważyłam. Wiecie o tym, że duchowo już przeszliśmy, jesteśmy w Kananie. Ale są takie osoby wśród was, które tęsknią za czasem, kiedy byli na pustyni, kiedy spadała im manna z nieba, kiedy były przepiórki, kiedy była woda, kiedy nie zdzierały się sandały, kiedy wszystko było tak. I każdy z nas przechodził taki etap w swoim życiu, gdzie rzeczy działy się w sposób ponadnaturalny, bez naszej ingerencji wielokrotnie. Działy się cuda. Sami wiecie, jak to było w waszym życiu. Ale teraz jest inny czas. Teraz jest czas Kananu. I teraz Bóg mówi w ten sposób. Skończył się tamten okres. Teraz Jezua zarządzaj. Teraz idź i walcz. Teraz działaj, teraz bądź dzielny, mężny i mocny, jestem z Tobą. Olbrzym nie zniknie z Twojego życia, jeżeli nie poderżniesz Mu gardło. Twoje życie nie będzie zbudowane, jeżeli nie weźmiesz się do roboty. To Ci nie spadnie tak z nieba. Jest inny czas. I wiem, że są takie osoby wśród nas, które się zatrzymały na tamtym okresie i rozważają to i mówią, Boże, tak pięknie było. Rzeczy się układały, się działy. Z dnia na dzień zmieniałem pracę, dostawałem lepszą, a teraz muszę orać, muszę się starać, muszę pracować nad sobą. Mam coraz więcej obowiązków. Co się stało? Są sfrustrowani. Niektóre osoby z was jesteście sfrustrowani, ponieważ uważacie, że kiedyś wam lepiej szło, a dzisiaj już jest trudniej. Ale to z racji tego, że wtedy działy się rzeczy ponadnaturalnie. A dzisiaj już jesteś na tyle zbudowany, że już masz pewne fundamenty, że możesz sam wziąć łopatę, wziąć miecz, wszystkie narzędzia, których potrzebujesz i zacząć zarządzać, zacząć budować, zacząć działać. Dziś już cię na to stać. Wtedy jeszcze nie było cię na to stać. Jeszcze byłeś dzieckiem. Ale dziś już możesz wziąć pełny oręż w swoje ręce i zacząć zarządzać. Ci z was, którzy za tym pójdziecie, i spokutujecie. Zobaczycie, jak szybko się podniesie wasze życie. Ale jeżeli tego nie zrobicie, to będzie was rósł korzeń goryczy.